Pomyślałem, że taki odcinek będzie przydatny dla osób, które potrzebują skrótu najważniejszych wydarzeń ze świata AOT. No i oczywiście przez pierwsze dwa sezony przejdziemy w mnieniu oka, bo one były najmniej skomplikowane. Miejcie na uwadze, że wszystko mówię z głowy, także mogą pojawić się jakieś pauzy. Przede wszystkim całą historię zaczynamy od momentu usytuowania się w Shinganshine, gdzie poznajemy. Trójkę przyjaciół, która już na zawsze odmieni nasze uniwersum. Eren, Mikasa oraz Armin to osoby, które idealnie współgrają ze sobą i w związku z tym będą progresować w stronę rozwikłania tajemnic całej naszej historii. Eren to decyzyjność, Armin to głowa całej operacji, a Mikasa to osoba, która pozwala, aby to wszystko zostało spięte w jedną spójną całość. Eren od początku nie lubi realiów, z jakimi musiał się mierzyć. To znaczy, żyje za murami, za bodajże murem Maria i w związku z tym chciałby to zmienić. Wszystko zaczyna się właśnie zmieniać albo iść w stronę tego pewnego shift'u w historii, kiedy spotyka się z książką dziadka Armina. Która ukazuje im krajobrazy, które najprawdopodobniej znajdują się właśnie za murem Maria. Miejmy z tyłu głowy, że przez ostatnie dekady ludzie nie do końca mogli wiedzieć, co się tam znajduje, ponieważ były tam parometrowe tytany, które najzwyczajniej w świecie sprawiały, że wyjście za mury no, wiązało się z całkiem dużym ryzykiem. Oczywiście były takie osoby, które wychodziły poza te mury, ale jak oni kończyli, to już dowiemy się w trakcie całej historii. Eren robi wszystko, aby zbliżyć się do realizacji swoich marzeń, która utożsamia z krajobrazami, które mogą być po drugiej stronie. Dlatego przedstawia swojemu środowisku to, że będzie chciał dołączyć do elitarnej drużyny zwiadowców czyli drużyny, która zajmuje się właśnie ekspedycjami, Poza cywilizację ludzi. Oczywiście niektórym się to nie podoba, prawdopodobnie to być może nawet w większości, i widzimy na samym początku, że ta frakcja nie odnosi jakichś większych sukcesów. No ale okej, okay, Eren tam dołącza, czas mija, i mimo tego, że Keef stara się, aby Eren nie został kadetem, to ku jego szczęściu ukazuje się on utalentowany. I brniemy w to wszystko dalej. Po jakimś czasie okazuje się, że jesteśmy na etapie rewolucjonizacji, radzenia sobie z Tytanami, dlatego cała historia może faktycznie zrobić krok naprzód. Kadeci są wysłani na swoje pierwsze misje, gdzie muszą się mierzyć z tą, no nazwijmy to, szarą rzeczywistością walki z Tytanami. Co nie zmienia faktu, że po czasie okazuje się, że jak najbardziej. Możemy tutaj nie zaprzestawać. Być może będziemy w stanie odzyskać nasze dawne tereny, i to jak najbardziej się dzieje. Eren okazuje się być tytanem atakującym i w sumie to nie tylko. Eren jest dwoma tytanami naraz, czyli tytanem pierwotnym i atakującym, ale o tym będzie w dalszej części tego materiału. Dzięki tej wiedzy wiemy, że. Tytany to nie, są, to nie jest jakiś enigmatyczny gatunek stworzeń, tylko najprawdopodobniej mają swoją genezę właśnie w ludziach. My cały czas przesuwamy się w stronę piwnicy domu Erena, który został utracony w związku z przybyciem Tytanów. No, i w tej piwnicy ma znajdować się klucz do tego, aby rozwiązać całą zagadkę. Czyli mamy się dowiedzieć tego, jak sobie z tytanami albo radzić, albo skąd one się wywodzą. Eren po czasie zaczyna zauważać, że być może nie jest jedyny. Eren jest jak najbardziej wyjątkowy, ale są również inne osoby, które potrafią się zmieniać w tytany. I po czasie okazuje się, że to są ich dawni przyjaciele z drużyny zwiadowców, bodajże ze 104 drużyny, czyli... Ani Bertolt i Rainer. Oni wszyscy zostali tutaj wysłani na mocy państwa ościennego, które rezyduje w tym momencie na kontynencie poza Wyspą, ale do tego przejdziemy sobie jeszcze dalej. Okazuje się, że Tytan Erena, oprócz tego, że może się adaptować, dzięki czemu jest w stanie stawić czoła innym Tytanom. To również posiada dostęp, częściowy dostęp do czegoś, co bardzo Rainer i Ani chcieliby odzyskać, czyli koordynat. No i to właśnie ich tutaj sprowadza. Po pewnym czasie wzmożonych działań i bardzo wielu perturbacji, dochodzi do tego, że w końcu ci mareńscy wojownicy, inni ludzie, którzy mogą zamieniać się w Tytany, są wygonieni z tego państwa, a my. Znajdujemy się w końcu w piwnicy, która odkrywa przed nami tajemnicę tego, że świat tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie ograniczony do Paradis. I cały ten światopogląd się troszkę wywraca, dlatego bo Erdianie myśleli, że oni są ostatnim bastionem ludzkości, a jest wręcz przeciwnie. Mając to z tyłu głowy dochodzi do... Obalenia rządu na Paradis, który to wszystko wiedział, a utrzymał to w tajemnicy, po to, aby czerpać po prostu z tego zyski za pośrednictwem m.in. żandarmerii. Eren po tym wszystkim, no i w ogóle cała drużyna zwiadowców ustanawia nową królową, czyli historię, i w trakcie ceremonii przyznania nagród Eren. Wchodzi w kontakt z czynnikiem, który pozwala mu użyć całości mocy tego drugiego tytana, czyli tytana pierwotnego, i dzięki temu poznaje część przyszłości do 132 chapteru mangi, czyli do przedostatniego odcinka anime w taki sposób Eren wie, że jego przyszłość jest zdeterminowana, on jest predestynowany do pewnych rzeczy i w jego głowie zaczyna pojawiać się mnóstwo wątpliwości odnośnie tego, czy jest w stanie tak poprowadzić historię, aby uniknąć tego, co zobaczył w tamtym mignięciu, w tamtym mgnieniu oka, bo miejmy z tyłu głowy, że to wszystko podnosi nieco skalę tego Czym powinni zająć się zwiadowcy, i Eren widział, jak wiele jeszcze trudności będą musieli spotkać. W ten sposób natura Erena, która od początku pchała go do tego, aby progresował w, tym swoim, w tej swojej realizacji marzenia, kłóci się nieco z jego sumieniem, bo Eren stara się obronić wszystkich swoich bliskich, ale jednocześnie. Okaże się, że będzie starał się zrobić co w jego mocy, aby osiągnąć coś, co bezpośrednio ich naraża. W ten sposób zwiadowcy zaczynają się zastanawiać, co mu dolega. Wyspa nauczyła się jak najlepiej poradzić sobie. Z resztką Tytanów, historia wie, że musi zrobić co w jej mocy, aby Paradis było w stanie się obronić, bo nie jest w końcu jedynym tworem państwowym na tym świecie, a Eren zaczyna obmyślać plan, jak nie tylko obronić swoich bliskich, ale i zrealizować marzenie. I z tej racji wybiera się do Mare, gdzie stara się spotkać z Zikiem, którego spotkał parę odcinków wcześniej. Wszystko po to, aby być w stanie w pełni użyć mocy Tytana pierwotnego i aktywować Tytany, które, jak się okazuje, znajdują się w murach. Po całej tej aktywacji zmierzamy w stronę tego, że Eren nie do końca jest w stanie wyartykułować, jakie są jego motywacje, i w związku z tym jego przyjaciele stają w pozycji. Dudnienie progresuje, dociera do kontynentu i okazuje się, że być może Mareńczycy i reszta mieszkańców miała rację odnośnie Paradis, ale wtedy pojawiają się zwiadowcy, którzy mają save the day, uratować dzień. To po pewnych niesnaskach się jak najbardziej udaje. Eren przedstawia nam, że przez moc pierwotnego nie był w stanie do końca zobaczyć najlepszego możliwego wyjścia i wybrał akurat te. Czy faktycznie nie było lepszego wyjścia? Prawdopodobnie było, ale Eren wtedy musiałby zrezygnować ze swojego marzenia, czego zwyczajnie nie mógł zrobić, bo taka już była jego natura, o czym później wspominają jego flashbacki. Główny bohater, protagonista, przedstawia nam, że ta historia była nieco sterowana. Tutaj to była orkiestra Ymir Fritz, która znajdowała się w ścieżkach od 2000 lat i chciała, aby za pośrednictwem zdobycia się na swojego rodzaju poświęcenie, ktoś był w stanie odrzucić swoją nieprzemijającą miłość i zakończyć pewien cykl. Imir nie była w stanie tego zrobić z królem Fritzem 2000 lat temu, ale Mikasa jak najbardziej. Paradis jest na, w końcu na tym samym poziomie rozwoju co reszta świata i po jakimś czasie kiedy historia tytanów dobiegła końca ponieważ ich moce, oprócz mocy Erena, znikły, to zdaje się jakby to wszystko miało się powtórzyć. Drzewo, które było genezą wszystkich tytanów, ponownie wyrasta, a historia zatacza koło i uczy nas tego, że natura ludzi jest niezmienna. I tutaj cofamy się do zagadnienia I Erena i każdego z ludzi osobno. Mam nadzieję, że taki filmik pomaga. To jest maksymalny skrytowiec. Naprawdę mógłbym to tak przedłużyć do przynajmniej pół godziny. No ale cóż, oby się przydało. Do usłyszenia w następnych odcinkach.